Skandaliczne zdjęcia Wiktorii z przeszłością budzą kontrowersje. Program Rolnik Szuka Żony po raz kolejny wzbudza duże zainteresowanie, a jedną z kandydatek, która budzi najwięcej dyskusji, jest Wiktoria. Zdaniem wielu widzów, jej udział w programie może przynieść ogromną popularność. Pojawiły się także archiwalne zdjęcia tej młodej kobiety co sprawiło, że fani zaczęli zastanawiać się, jak wyglądała kilka lat temu. Wiktoria jest popularna w mediach społecznościowych, a jej obecność na TikToku przyniosła jej znaczną popularność. Pomimo zmiany stylu życia, wciąż pozostaje sobą. Jednak nie wszyscy patrzą na jej udział w programie z aprobatą, sugerując, że jej celem jest głównie zdobycie sławy, a nie znalezienie prawdziwej miłości. Debaty na ten temat wciąż trwają. A ostateczny werdykt należy do widzów. Niepewność co do prawdziwych intencji Wikipedii w programie Rolnik-szuka żony wzbudza mieszane uczucia wśród widzów. Pomimo osiągniętej popularności na platformach społecznościowych i udziału w programach telewizyjnych, niektórzy nadal mają wątpliwości co do autentyczności jej poszukiwań miłości. Choć nie brakuje osób, które wspierają ją i kibicują w drodze do znalezienia partnera, pojawiają się także głosy sugerujące, że może być to tylko strategia mająca na celu zwiększenie rozpoznawalności i zdobycie sławy. Czy Wiktoria rzeczywiście poszukuje miłości, czy też jej celem jest jedynie zwiększenie popularności? Odpowiedź na to pytanie pozostaje otwarta, a jej udział w programie wzbudza nadal żywe dyskusje wśród fanów. Ponadto, niektórzy komentatorzy wskazują na fakt, że udział w Wikipedii w programie Rolnik szuka żony może być również sposobem na promocję swojej działalności artystycznej i zwiększenie widoczności w mediach. Jej popularność na TikToku i Instagramie oraz udział w programach telewizyjnych sugerują, że może być to również dla niej okazja do rozwoju kariery medialnej. Jednakże, dopóki nie poznamy bardziej szczegółowych motywacji Wikipedii, pozostaje nam jedynie spekulować na ten temat.